Jak zapuszczaj za lesem, za bolotem, za sakoj, u nie dobre miejsce kalawira nad rakoj. Stoić chata w chacie toj, moja kochana, ja żywię, na wokolni lud zawie, wiedźmarka ju ja je. Dzwery odczyni. Bardzo ciekawa wieś Puszczy Białowieskiej. Powstała już bardzo dawno temu, parę wieków wstecz. Zamieszkują ją całkowicie ludzie przyjezdni, przesiedlenicy z Mazowsza. Kiedyś jeszcze przed rozbiorami Polski u króla zrobiła się dziura budżetowa. Zabrakło kasy w skarbcu królewskim. Król więc zwołał swoich doradców, by radzili, jak z tego kryzysu wyjść. Jeden z niemieckich doradców króla poradził mu, by sięgnąć do bogactwa, które w granicach Rzeczypospolitej rozciągało się na granicy Korony i Litwy. Chodziło o puszczę. Puszcza Białowieska dzisiejsza to już nie ta sama puszcza, co były wtedy. Wtedy był cały zespół puszcz. Należała do nich duża Puszcza Bielska, której już nie ma, Puszcza Białowieska, Lacka, Puszcza Knyszyńska i Augustowska stanowiły przeogromny kompleks leśny, nieużytkowany gospodarczo, a służący głównie do polowań dla władców. Poradzono, by sięgnąć do bogactw i zagospodarować. Król więc sprowadził tutaj do puszczy fachowców z Mazowsza. Oni już tam u siebie co lepsze lasy powycinali, zostały im tylko krzaczory. Ale umiejętność gospodarowania w lesie posiadali. Więc ci ludzie nazywali się budnicy. To był zawód, którym się charakteryzowali. Budnicy umieli ścinać drewno, segregować go na gatunki handlowe, wybierać najlepsze, wartościowe dłużyce oraz zagospodarowali pozostały urobek. Wypalali węgiel drzewny, robili terpentynę, dziedzieć, potaż, a wszystko to można było sprzedawać na ówczesnym rynku. Więc sprowadzono tutaj parę rodów spod Płocka, należeli do nich Sawiccy, Komarewscy, Szumarscy i wiele jeszcze innych. Wyrzucono ich w środku puszczy, w uroczysku Szczekotowo, zbudowali tam oni sobie ziemianki i zaczęli swoją pracę. Niestety, doradcy królewscy zapomnieli o jednej bardzo ważnej rzeczy, że z puszczy wywieźć towar było bardzo ciężko. Wtedy drogami handlowymi były rzeki, a tutaj rzeki biorą wszystkie początek. Puszcza leży na płaskowyżu, skąd wypływają wszystkie rzeki. Także nie udawało się, tak jak był zamiar, splawiać swobodnie towaru. Jedynie na wiosnę, kiedy rzeki przybierały, spływ był możliwy. Zakładano nad rzeką Narewką, największą rzeką puszczańską, bindugi. To były takie przystanie, w których formowano tratwy, z których można było splawiać urobek. Marnie to szło z powodu tego, że latem już poziom wód opadał, zimą było to niemożliwe, ale budnicy zagospodarowali się i jakoś swoje życie w tej puszczy prowadzili. Potem przenieśli się na trzy wyrąbane w lesie przez siebie polany i utworzyli trzy wioseczki. Wszystkie one się nazywały budami. Budy pierwsze, budy drugie i budy trzecie.
Pierwsze do dzisiaj pozostały na swoim miejscu i są tu, gdzie teraz jesteśmy. Drugie zmieniły swoją nazwę na miejsce uroczyska, na którym zostały rozlokowane i nazywają się dzisiaj teremiski. Trzecie kiedyś się całkowicie spaliły, stąd też zmieniły nazwę na Pogorzelce. Tylko Budnicy trwają tutaj do dzisiaj. Ich losy były ciężkie i burzliwe. W okresie I wojny światowej byli wysiedleni, ale zaraz powrócili i znowu się jakoś w swojej puszczy zaczepili, natomiast dużą tragedię przeżyli w okresie II wojny światowej. Niemcy, gdy napadli na Sowietów, wszystkie te wioski wysiedlili, ludzi wygnali, a zabudowania spalili. Tyle, że miałam wtedy 9 lat i dowiedzieliśmy się, że przywieźli żołnierza, który jest zabity i że tu będzie pochówek. A potem jego położyli na trawie. Też był słoneczny, piękny dzień. Dużo żołnierzy było, bo oni się cofali, uciekali, bo Niemcy już byli w Hajnówce, a oni tu na Budach tylko chcieli pochować. Potem taką drogą tutaj przez łąki, przez las i gdzieś tam na Narewkę uciekali po prostu od frontu, od Niemców. I w piątek nas wywieźli, to było chyba na początku lipca. A wywieźli nas daleko tam na wschód, Zaprużane. Podstawione były samochody ciężarowe i do tych samochodów kobiety i dzieci, płacz, jęk, i wywieźli nas Zaprużane tam na takie pastwisko, gdzie się pasły owce, i wyrzucili z samochodów nas wszystkich. Ja mała byłam. I tak to właśnie było. Byliśmy przez całą okupację, wioskę spalili, nas wywieźli w niedzielę, w piątek, a w niedzielę została wieś spalona. Całkiem to u nas wszystko zostało, i świnie, i krowy, i dom nowo wybudowany. Wszystkie były, taka inna wioska była jak teraz. Drewniane chaty były kryte, przeważnie drewniano gonto. I przez całą okupację mieszkaliśmy tam, nie można było tu wrócić. Po wojnie wróciliśmy, nie było gdzie mieszkać, w rozmaitych szopkach, ale o tym żołnierzu pamiętaliśmy. Zaraz ogrodzili, postawili ładny krzyż dębowy i cały czas tam opiekowaliśmy. Budnicy powrócili po wyzwoleniu w roku 1944 i na Pogorzelisku zaczęli się jeszcze raz zagospodarowywać. Nie mieli koni, więc po to, żeby odbudować swoje budynki, wynosili na plecach drewno z lasu. Przeszli niesamowitą historię i charówę. Odbudowali się i znowu wróciło życie do wsi. Ale zaczął się kolejny okres, znowu trudny dla budników. Młodzież zaczęła migrować ze wsi do miasta i życie zaczęło zamierać. Zostali tylko starsi ludzie. Kiedyś w Budach było 70 gospodarstw tętniących życiem. Dzisiaj zostało już tylko 70 ludzi. We wsi już nie ma ani jednego konia i tylko dwa koguty jeszcze od czasu do czasu obwieszczają, że ta osada ma oznaki wiejskie. Ludzie tutaj pracowali w lesie i uprawiali maleńkie swoje gospodarstwa i w ten sposób sobie radzili. Co dalej z Budami będzie, nie wiem. Dlatego zbudowałem w tej wsi siolo. Siolo, które ma przypominać, jak dawniej się żyło, ma obrazować to życie, które bezpowrotnie odchodzi. Staramy się właśnie, aby tutaj pokazywać tą bogatą kulturę, którą mieszkańcy i śródpuszczańskich wsi, i okolicznych tworzyli. Obszar, na którym leży Puszcza Białowieska, jest obszarem wielokulturowym,
wielonarodowościowym, wielowyznaniowym. W Siole chcemy tą tradycję i kulturę przytrzymać, by pokazać się naszym młodym pokoleniem, tym, które już nie znają tamtej rzeczywistości i tym, którzy się jeszcze, daj Boże, urodzą.